witajcie. Tematem dzisiejszego odcinka będzie pogoń za kierowcem. Jest to najbardziej znany kierowiec w Polsce. I niedługo dowiecie się, po co ja tu przyjechałem i co będziemy z Łukaszem robić. Ale diabeł. Teraz Wam mogę zdradzić rąbkę tajemnicy. Kierowca zepniemy z broną talerzową Agrimetu Multicat HD 6. I co, witamy się z Łukaszem. Witam. Cześć Łukasz. Witam. Na pace mamy jeszcze kultywator 3-metrowy, ale jego nie będziemy dzisiaj ruszać, bo on jedzie w dalszą trasę. Robimy dzisiaj pokaz, jeżeli wyjdzie, jak warunki pozwolą. Pozwolą. Nie zanosi się na deszcz, a na lżejsze ziemię pojedziemy po kukurydzy, stanowisko, co mam zaorane. Ono było trochę słabo zaorane, ponieważ no dziki, nie dziki, mimo że zastosowałem mulcher, talerzówka i później pług, to i tak tam narobiłem bałaganu. Dlatego też na te pole się wybieramy, na testy. Zobaczymy. No to tam już talerzówka, że tak powiem. Zobaczymy, co pokaże. Zobaczymy, co pokaże, tak? Tak. Jak to będzie szło, jak to mówią, z mocą, z rosyjską mocą, tak? Tak jest. To dobra. Nie jest pełna wersja, tam widzowie mojego kanału znają temat, co tu będzie w przyszłości, ale wszystko ale w swoim czasie. Nie możemy zdradzać tajemnic, tak. Poliszynela, bo to tak. Przyszłość... To nie jest tajemnica, to u mnie wszystko jest powiedziane. No. Jak będzie zrobione, to będzie można zrobione, wtedy o czymś więcej mówić. Nie dobra. 6 metrów, tylko 10 wtedy będziemy dopinać. Zdejmujemy, szczepiamy się, jedziemy na pole i widzimy się już na polu.
Wam się podoba? Orka po kukurydzy, możecie sobie zobaczyć, jak pulchna jest tu ziemia. Jest to bardzo lekka ziemia, środkiem bardzo piaszczysta, po końcach trochę bardziej w kierunku trzeciej, czwartej klasy, tu szósta lub pozaklasowa. Talerzówkę ustawiłem, chodzi w tej chwili z kierowcem. Łukasza się spytam, który to jest numer kierowca. Po orce dużo takich mult, bo dziki pomagają jak mogą. Talerzówką podrównamy. Wczoraj padało, jest bardzo mokro. Udało się talerzówkę ustawić do optymalnej pracy w tych warunkach. Sami widzicie na środku takie wielkie muldy pościąganej kukurydzy. Przy orce tutaj się naściągało takich właśnie kupek. Talerzówką to troszeczkę rozciągniemy i podrównamy, tak? I tak to wygląda po pierwszym przejeździe. Tak jak Łukasz powiedział, będzie to poligon doświadczalny. Tak widzicie, miejsca takie, gdzie tej kukurydzy naprawdę wystaje dużo. Ale po prostu to jest robota dzików, tak? Dziki wpadły, narobiły takich kopców totalnych. I drugi, jak to podeschnie, musiałby to drugi raz przejechać na ukos i to dopracować, tak? To są takie miejsca, gdzie po prostu taka była duża różnica w terenie na tym odcinku 6-metrowym, że nawet talerzówka tego nie była w stanie złapać, tak? Tak jak widzicie, są pasy takie no niemalże idealne, no i są pasy, gdzie trzeba będzie to drugi raz przejechać i doprawić. A tu ładnie widać, czym się Łukasz tutaj przy orce zmagał, jak duże są te muldy, no i to trzeba wszystko wyrównać, tak? Widzicie, w jednym miejscu góra, w drugim dół, no ale w takich warunkach rolnicy muszą pracować i później trzeba to pole jakoś doprawić, tak? Dołek wzięty między koła, zobaczymy, czy talerzówka będzie w stanie to zarównać. Wyszło bardzo ładnie. Mamy też bodźka pomocnika. Liczy na jakieś papu, ale chyba kulawy, bo tak na jedną nogę nie staje równo. O, zawraca, chyba tam coś było dobrego.
koniec jeszcze jesteśmy u Łukasza na podwórku. No i szóstka z Amazonką. Jak słyszycie, mi tam trochę głos wysiada, bo to przewiało mi ostatnio na kopaniu fundamentów, tak. Zestaw niepowtarzalny. It's your day, believe it. It's your day with destiny. It's too late to leave it. After all, it's your party. Call it luck, call it fate, call me back.